Witam wszystkich serdecznie na takim dziwnym, bo dziwnym nagraniu. Jesteśmy w grze Crossout. Tak, Crossout. Skąd posiadam klucz do Crossouta teraz? Klucz, tak powiem, dostałem w CD Actionie, który wychodzi co miesiąc. Każdy miesiąc teraz był, a w tego maja. Teraz tak, pierwsze 1000 osób, które odbierze sobie klucz na stronie CD Actiona, dostaje kod. Dostaję kod w swoim kody cdaction.pl. Tam wpisujecie ten kod z płyty, tam się logujecie na swoje konto, tam po prostu dostajecie ten klucz na dole, na samym dole, zjeżdżycie sobie na tym i macie dostęp do, macie klucz do Crossouta. Wersja beta, także co by tu więcej? Co się robi w grze? A więc poszczególnie mamy, tak jak widzicie, mamy różne możliwości sprawdzenia, różne jakieś takie opcje. Możliwość kupowania. Mój poziom akurat teraz to jest poziom 8 na tą chwilę. W markecie mamy też cabin, drugi cabin. Możemy w markecie wystawiają ludzie swoje rzeczy. Tym zyskują takie jakby goldy. Goldy, złoto, srebro. To jest coś tego typu, tak jak macie w WoCie, coś tego typu, jak macie w innych grach tego typu. Storage. Też storage to jest magazyn, sklep, po co wydajecie tam w sklepie możecie kupić za 19,99 euro już gotowy samochód z kierowcą i do tego dostajecie jeszcze 1300 coinsów, goldów. To możecie sobie przetestować jakby gotowe modele samochodów stworzonych przez graczy. Tutaj gracze po prostu wybierają sobie, tworzą samochody, uzyskują tam jakiś tam poziom graczy, którzy grali już od początku tej gry, doszli do jakichś tam poziomów i mają tu swój udział w tej grze. Możecie sobie przetestować te samochody, możecie zobaczyć, jak się tu jeździ. Tak dalej. Im wyższy poziom, tym lepiej. Warto sobie sprawdzenie, to już nowa auta. Wszystko można osobiście zrobić, co się chce, jak się chce, jaki wam przyjdzie do głowy pomysł z samochodem. Normalnie wszystko. Możecie tworzyć sobie nawet limuzynę z działkami. No, gra wygląda rewelacyjnie. Poważnie, no, tak jak mówię. Przejdźmy do rzeczy. Moje opcje ustawienia na tą chwilę, to widzicie, niestety są tylko dwa języki w tym momencie, angielski i rosyjski. Kredytowanie, kontrola tam, wiecie, speed kamery, czyli prędkość przesuwania kamery. No tak jak mysz, wam reaguje sensitive myszy. Inne tego typu tekstury. W tym momencie to ja mam praktycznie wszystko na, że tak powiem, na high. Tylko tutaj trier access na low, reszta wszystko jest na high. Audio też można sobie dostosować wszystko. Ale to nic, przejdźmy do walki. Jak wygląda walka, co zdobywa.
dajemy bitwę, to wybieramy sobie poszczególne rzeczy, które musimy na dany tam level zrobić, żeby coś dostać. Takie możemy uzyskać na pierwszych levelach rzeczy. Tutaj wypada nam, przy tym wypada nam jakaś tam niezwykła rzecz lub jakaś taka rzecz konkretna. Dajemy to battle. Czekamy chwilę i już się nawazuje cross-crow. Muzyka jest oczywiście już filmowa, że tak powiem, raczej growa. To jest wersja beta otwarta. Nie otwarta wersja beta, ale przy użyciu klucza. Lecimy. Ten pojazd wygląda tak. Jazdy uwaga przez taranowane różnego typu traki. Wtedy coś mocno zostaje z tyłu. No i zostaje zniszczone. Użytkownicy niektórzy są bardzo dość mocni. Bez pomocy czasem swoich dosyć ciężko coś. Ciężko w ogóle coś uzyskać. Samochody się nie naprawiają, więc jeździcie te mapy zniszczone, a później jeździcie za resztą kraju. Poziomie macie więcej różnych atrakcji, różnych możecie modyfikacji zrobić, lepsze silniki, lepsze kabiny, więc lepsze możecie dać do pojazdu, bardziej opancerzone, bardziej wzmocnione. Zobaczcie, bardzo pięknie. Tego wszystkiego jest bardzo trudne. To tam chyba bardziej przyjdzie do gier, które zobaczymy na razie. Ale się wybił. Czy wygrał? No i przeciwnika rozwalił. Został zniszczony. Zwycięstwo. Nie wiem, jeszcze jak to bardziej polega na jakim to tam, na jakim rezultacie. Mój pojazd, jak widzicie, też chwila czekania i wracamy z powrotem do gry. Jest momentalnie. Jeśli nie wrócicie do garażu, nie chcecie tam zrobić jakieś modyfikacji pojazdu, to nie dajecie gry i nie wracacie do garażu. Po prostu cały czas lecicie, tak jak teraz. Cały czas nabijecie sobie poziom. Poziom rośnie wraz z waszymi umiejętnościami, chociaż te umiejętności mogą się być bardzo duże. Pod przyciskiem H mamy klakson, nie wiem po co. Moje modyfikacje to są tak. 4 działka, jedno działko z przodu, 3 do góry. Nasi to już nic nie za mnie robią.
bardzo mocno. I zostają tu się. Najlepiej zagrać sobie na spokojnie samemu, tak, żeby nie mieć tego całego napięcia. Teraz tak, po naciśnięciu tabulatora, na razie czekajcie, building. Kurde, gdzie są moje wszystkie rzeczy, które mogę budować? Gdzieś to po prostu... Powinienem mieć całość moich wszystkich rzeczy. Tak. Coś popsułem. Jeszcze raz. Tak. Aha, dobra. Tutaj są wszystkie rzeczy moje. Tu macie z kolorami, tak, czyli jakby taki mocniejszy kolor, czy coś tego typu. To jest po prostu wszystko, co posiadacie, co możecie sprzedać. Duże ilości, takie jak tu 6 sztuk. Możecie dobrze sobie dać. Plusem możecie sobie też to zamieścić na waszym pojeździe. I będzie wam to bardzo pomagało. Pod E macie przesuwanie, umieszczanie, które macie dać. W tym momencie tu chodzi o silnik, tak? Mój silnik jest za słaby, żeby umieścić tę część. Jeśli zdobędziecie silnik, będziecie w stanie sobie umieścić więcej części. W tym momencie niestety nie mam jak. Radiator, czyli to umieszczacie sobie w samochodzie gdzieś tam i wam pomaga. I pan radiator, czyli wzmacnia moc waszej broni, czyli macie mocniejsze ataki strzały. Wasze ataki są po prostu mocniejsze, tak, pan radiator. I tu widzicie, to góry pisze power score, czyli wynik. Masa. Myślę, że przetłumaczycie trochę, czekamy na wersję polską też. Znaczy, no może przy wersji kolejnej, nie beta, a to już alfa, później z beta, później przy wersji kolejnej po prostu umieszczą dalej coś, żebyśmy mogli tego crossouta zagrać bardziej energicznie, żeby ten crossout wyglądał po prostu lepiej. Jestem na to chwilę, mówię, no, trochę, tak powiem, to jak wygląda nasz pojazd, jest trochę słabe. Możemy sobie to usunąć, tak? I możemy sobie to dać, tak? Przesunąć, odbić, albo też umieścić po prostu ktoś na to. Malowanie wszystko, że tak powiem, też wszystko jest możliwe. Nie wiem, czy będę w stanie dać. No niestety, nowego nie będę w stanie dać. Ale jak to usunę, potem wydać nową część tutaj. Widzicie, w crossoucie można się bardzo, bardzo dość dobrze bawić całym.
wszystkim, co tu mamy w Crossoucie, możemy bardzo różne rzeczy tworzyć, wasze wymyślone pojazdy, takie, które byście chcieli, żeby stworzyć. Po prostu to jest normalnie rzeź na kółkach. Macie rady, nie wiem, chociaż teraz jest tak aż tak potrzebne. Chociaż myślę, że tak, ładny rezerw się cię zamontował. Nie mogę. Niestety. Sprawdzamy, czy mogę dalej zamontować. Jeszcze raz mogę zamontować cały banier. Już nie mogę. W związku ze względu na limit części. Mogli to trochę puścić w wodze fantazji i zezwolić na taki dodatek, żeby... Możemy sobie przerobić cały pojazd według własnego widzimy się. Ale tu bardziej chodzi wszystko już o to, jaka masa jest pojazdu. Ale pan radiator to by mi się bardziej przydało niż... Ale też, no niestety. Poziom mojej energii jest zbyt niski i tak jest, tak to bywa. Oczywiście możemy sobie tak zrobić, żeby przykładowo oś całą przenieść gdzieś tutaj w tą stronę. Nasz pojazd będzie taki jakby wolniejszy, czy cokolwiek będzie wolniej działał. Nasze bronie... Szkoda, że nie mogę umieścić kolejnej naszej broni tutaj. 240 to jest tak. Damage, bardzo niski damage. No bardzo wysoki damage. Tylko kontrolowany już. Problem jest taki, że jest bardzo wysoki, niski damage tego, czyli to jest bardzo dobre na blisko. Jesteśmy blisko wroga, możemy sobie tego użyć i to nam bardzo pomoże. A tu chodzi o więcej kabli, tym jest lepiej dla was, dla nas. Więc taki krótki wstęp do gry. Nie wiem, może komuś ten wstęp pomoże, czy coś. Ja po prostu, no, powiem, mam tu szansę dzięki... Dostałem tu szansę dzięki GVActionowi. Ci gracze, którzy też kupują często GVAction, mają tą okazję, żeby korzystać z tego. Że jednak GVAction postarał się chociaż raz i pozwolił swoim czytelnikom zagrać sobie w Crossouta. Dzięki nim mamy ten dostęp do tej gry. Możemy zagrać sobie w tą grę. Mamy możliwość grania w końcu. Rozumiem. To jest dla innych osób. Inne osoby, które by chciały grać, to jest po prostu wow. Rozumiecie. I trochę to skupiłem. Chciałbym to odwrócić. Raz, jeszcze raz. Lekko, no tak. Tak chciałbyś, żeby to było na zewnątrz. Pod kół możecie sobie obracać cały
trzymasz już tak. Brakuje mi tylko tego, żeby zasłonić coś na dole, żeby to nie było tak widoczne. Sprawdzimy, czy to będę mógł tutaj dać. No niestety już mam. Szukam czegoś, co ma parzy. Sprawdzimy, czy już jest taki, mogę dodać. Cóż. A więc na tą chwilę to by było wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli wam się spodoba... Aha, o właśnie. Jeśli byście chcieli z tamtej gry poprzedniej, którą dodałem, ten cały wgląd Tropico, byście chcieli jakiś filmik czy coś, napiszcie w komentarzach pod tym filmem lub pod tamtym filmem, z chęcią coś nagram dla was. Dla tych osób, które będą chciały zobaczyć, jak ta gra wygląda, czy opłaca się instalować tą grę, czy opłaca się grać w tą grę. Tam nie wiem, trochę mam przegranego, więc myślę, że byłaby taka mała szansa. A więc widzimy się w kolejnym odcinku, jeśli wam się spodoba ten odcinek. Dodam go jeszcze prawdopodobnie dzisiaj, ale zaraz. Żegnam wszystkich i widzimy się w kolejnym odcinku.